Nieoceniona naturalna woda siarczanowo-wapniowa, pomagająca zwalczyć wiele chorób i dolegliwości, a do tego endogeniczny klimat, którego właściwości lecznicze potwierdził Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Choroby układu oddechowego, nerwowego, krążenia, narządów ruchu czy problemy skórne. Latoszyn-Zdrój spieszy z pomocą. Na świeże powietrze, tężnia przede wszystkim. Odpoczywam, jesteśmy już drugi tydzień. Codziennie przyjeżdżamy do południa. No, dwa razy zaliczyliśmy ścieżkę zdrowia, ścieżkę 3,5-kilometrową przez las. Bardzo fajnie, świeże powietrze, ptaszki śpiewają. Nie trzeba nigdzie jechać. Można je poćwiczyć na wszystkich przyrządach. Także jest czas. Jako emeryt mam teraz czas do południa, więc mogę sobie na to pozwolić i myślę, że będę przyjeżdżał. No myślę, że to jest taki sukces wójta Rokosza, że nieprawdopodobny, tak sądzę. A to z dziećmi dzisiaj przyszłam, wnukami, bo tyle przyjeżdża do nas dzieci, że muszę tu... Nagle uświadomiłam sobie, że ja, babcia i dziadek nie jeździmy z dziećmi, no to pierwszy Latoszyn. Warto odwiedzić Latoszyn-Zdrój z wielu, ale to naprawdę wielu powodów, a wymienię te najważniejsze. Przede wszystkim mamy tu specyficzny mikroklimat wynikający z ekosystemu, który powstaje w wyniku też tego, jakie wody tutaj mamy. Zostało to potwierdzone certyfikatem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Co się na to składa, takie podstawowe rzeczy? No przede wszystkim klimatoterapia, czyli ten specyficzny mikroklimat, który wpływa na poprawę przede wszystkim dróg oddechowych lub schorzeń tej części naszego organizmu. Druga warta podkreślenia rzecz, jeżeli chodzi o Latoszyn-Zdrój, to jest aeroterapia. Mamy tężnię, specyficzny aerozol, który powstaje właśnie w tej tężni, pozwala na przykład skorzystać miejscowym mieszkańcom naszej gminy, nie tylko, w sytuacji takiej, kiedy chcą zażyć jodu. 60 minut, czyli godzina pobytu w tężni, to jest mniej więcej odpowiednik 3 dni pobytu nad morzem, więc nie trzeba jechać nad polskie morze, wystarczy przyjechać do Latoszyna. Trzecia rzecz to jest kinezyterapia, terapia ruchowa. Możemy tu spacerować w tym specyficznym mikroklimacie. To korzystnie wpływa na schorzenia układu ruchowego, schorzenia spraw kobiecych, także w zakresie tego, co nazywamy sprawami reumatoidalnymi. Generalnie ten cały aspekt związany z Latoszynem, tych wszystkich 3 elementów, o którym powiedziałem, powoduje, że nie trzeba daleko wyjeżdżać, żeby tu na miejscu wyleczyć wiele schorzeń, które nam doskwierają w życiu codziennym. To iście perełka nasz Latoszyn-Zdrój. Rzeczywiście powinniśmy korzystać z tych dobroczynnych właściwości, bo w zasadzie teraz jest moda na naturalne metody leczenia, a wśród nich z pewnością swój renesans przeżywa balneoterapia. No i najbliżej nas mamy Latoszyn-Zdrój, który jest jednym z 4 uzdrowisk na Podkarpaciu i 45 w Polsce. No i jest najmłodszym naszym uzdrowiskiem, z czego się bardzo cieszymy. Wracając do tego, dlaczego wybrać się do Latoszyna. Przede wszystkim dla wód siarczkowo-wapniowych. A dlaczego te wody są tak korzystne dla naszego organizmu? Mówiąc o siarce, trzeba powiedzieć, że to jest bardzo ważny minerał. Teraz, szczególnie po COVID-zie, odczuwamy niedobory również siarki i wielu innych minerałów. Siarka ma korzystne działanie na nasz organizm, a jej niedobór sami możemy ocenić. Chociażby poprzez to, że mamy łamliwe, kruche paznokcie, mamy wypadające włosy, dosyć często się zmagają pacjenci z tym problemem, mają bladą, suchą skórę, są rozdrażnieni, nerwowi, mają kłopoty ze snem. To również mogą być przyczyny niedoboru siarki. Dziennie powinniśmy dostarczać organizmowi z zewnątrz 100 gram siarki. I co wtedy? Wtedy najlepiej skorzystać z wody siarkowej w Latoszynie. Ta woda, kąpiele w wodzie latoszyńskiej powodują, że siarka się najlepiej wchłania. Nasza woda ma odpowiednią ilość siarki, natomiast mniejsze stężenie siarkowodoru. Ktoś powie, że to niekorzystne. Wręcz przeciwnie. Zbyt duże stężenie siarkowodoru mogłoby powodować poparzenia. W innych ośrodkach, gdzie to duże stężenie siarkowodoru występuje, trzeba tą wodę rozcieńczać. A jeżeli rozcieńczamy, to tracimy właściwości również siarki, bo mamy jej mniej. Oprócz siarki w naszej wodzie latoszyńskiej występują liczne makro- i mikroelementy, tak jak choćby brom, bor, jod, fluor,
żelazo czy mangan. I one mają dużo działań korzystnych, między innymi działania przeciwzapalne, podnoszące odporność naszego organizmu, działające korzystnie immunologicznie. To też jest bardzo ważne w tym okresie po-covidowym, możemy powiedzieć, gdzie wielu pacjentów przy okienku bardzo często pyta, w jaki sposób mogę sobie podnieść naturalnie odporność organizmu, w jaki sposób mogę walczyć z objawami, z jakimi teraz się zmagam, a to z wypadaniem włosów, a to z nadmierną nerwowością, takim rozchwianiem wręcz emocjonalnym, problemami ze snem, problemami z bólami mięśniowymi, stawowymi, reumatycznymi. Pacjenci mają nieuregulowany szereg chorób metabolicznych, czy to cukrzycę, czy zaburzenia krążenia, objawy neurologiczne. I jak najbardziej tu śpieszymy z pomocą i udajemy się do Latoszyna, gdzie wody latoszyńskie pomogą. A dlaczego? Działają one zarówno miejscowo, jak i ogólnie. Miejscowo co to znaczy? To znaczy, że wchłaniając się, otaczając naszą skórę, działają keratolitycznie, czyli tak złuszczająco nieco na naskórek i wtedy wykazują już swoje działanie. A jakie? Działanie oprócz tego keratolitycznego, o którym wspomniałam, będą miały działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwzapalne. A następnie głębiej wnikają po przejściu na skórkę. Wnikają głębiej, zaczynają działać ogólnie. Wtedy poprawiają nasze krążenie, bo poprawiają mikrokrążenie, poprawiają krążenie i działają na narządy wewnętrzne. I stąd te działania, o których już wspominałam, a bardzo oczekiwane przez pacjentów, bo iluż pacjentów zmaga się z cukrzycą, z wysokim poziomem cholesterolu, z miażdżycą, z zaburzeniami krążenia, a co najważniejsze, i z tego chyba słyną wody latoszyńskie, z zaburzeniami, schorzeniami narządu ruchu. A więc czy to będą stany zapalne, czy stany zwyrodnieniowe, choroby reumatyczne, choroby neurologiczne i szereg innych, wszystkich tutaj nie wymienimy. Wszystkie te dolegliwości, jeżeli się z nimi zmagamy, cierpimy na nie, na pewno wody w Latoszynie, czyli wody te siarczkowo-wapniowe, będą bardzo korzystne i są skuteczne i pacjenci przy okienku w aptece dzielą się często wrażeniami po powrocie z Latoszyna, z jakich zabiegów korzystali. Oczywiście te zabiegi nie przynoszą efektu natychmiastowego, bo to nie antybiotyk. Trzeba cierpliwie kilka kuracji, czasem 10 do 15 kuracji po kąpieli siarczkowej. Pamiętamy o tym, żeby nie wycierać się, pozostać kilka minut, ta siarka się wchłonie i zacznie działać. I oczywiście takie działanie korzystne utrzymuje się nawet do roku. A więc nie mamy działań ubocznych leków, a mamy korzystne działania na nasz organizm. Uzdrowisko Latoszyn Zdrój oprócz kąpieli z zastosowaniem naturalnej wody siarczanowo-wapniowej z ujęcia Latoszyn oferuje również rehabilitację w nowoczesnym ośrodku leczniczym. Uzdrowisko zaprasza także do skorzystania z saun oraz parku zdrojowego, w którym znajdziemy pijalnię wód, tężnię solankową, plac zabaw, siłownię na świeżym powietrzu czy urokliwe ścieżki zdrojowe.